Dzisiaj na Popraw Koronę Nowa Rzeczywistość w Praktyce Tomasz Podlasiak, dyrektor sprzedaży agencyjnej PZU Życie. Cześć Tomku. Witam serdecznie Ciebie, witam serdecznie Państwa. Zaprosiłam Tomka, ponieważ spośród wielu informacji takich negatywnych, które do nas docierają o rynku pracy, właściwie cały czas słyszymy tylko o tym, że będą zwolnienia, że ludzie będą tą pracę tracić, że bezrobocie będzie rosnąć, znalazłam taką pozytywną informację, którą właśnie Tomasz teraz przekaże. Tomku, jaka to informacja? Tak, ja w PZU Życie odpowiadam za sprzedaż ubezpieczeń na życie kierowaną dla przedsiębiorców, jak również dla osób indywidualnych w województwie mazowieckim i województwie lubelskim. I dobrą informacją jest to, że pomimo panujących koronawirusa oraz informacji, które docierają do nas z mediów, że firmy zwalniają, ja w obu tych województwach do końca roku planuję zatrudnić 100 nowych sprzedawców ubezpieczeń, agentów ubezpieczeniowych. Oprócz tego prowadzę projekty rekrutacyjne dla menadżerów zespołu sprzedaży. Jest to znacznie mniejsza już liczba i ona jest dedykowana już dla osób, które są bezpośrednio z branży ubezpieczeniowej, natomiast ta setka osób, o której wspomniałem, sprzedawców, agentów, nie muszą to być osoby z branży ubezpieczeniowej. Czyli chcesz mi powiedzieć, że mogą się zgłosić osoby, które kompletnie nie mają doświadczenia? Tak. Zarówno współpracujemy z osobami, które są z branży ubezpieczeniowej, z osobami, które są z branży sprzedażowych, czy sprzedają samochody, czy inne zupełnie produkty, ale również osoby, które nie miały doświadczenia w sprzedaży ubezpieczeń czy sprzedaży. W naszej firmie ważne są pewne kompetencje, które badamy, takie jak profesjonalizm danej osoby. Trzeba pamiętać to, co powiedziałem na początku, że nasi agenci spotykają się z przedsiębiorcami, oferując ubezpieczenia dla ich pracowników. Często mamy prezentacje dla załóg w danych zakładach pracy. Spotykamy się również z klientami indywidualnymi. W związku z tym ten profesjonalizm własny jest bardzo ważny. Tego trudno się nauczyć, można, ale to trzeba mieć. Taką kompetencję też badamy w procesie rekrutacyjnym. Trzeba być otwartym na ludzi, no bo spotykamy się z tymi osobami, czy w procesie zdalnym, czy w procesie fizycznym, tak jak to było do niedawna jeszcze całkowicie. Ale trzeba lubić tych ludzi, trzeba się chcieć z nimi spotykać. Trzeba mieć pewną umiejętność przekonywania osób do swoich racji, czy do swojego poglądu. To nie dlatego, że niekoniecznie narzucać, ale przekonywać. Co więcej, orientacja na wynik. Umówmy się, że w tej branży bardzo ważna jest też sprzedaż. W związku z tym osoba, która nie ma tej orientacji na finalizację, orientację na wynik, no może mieć po prostu trudniej. W związku z tym w procesie rekrutacji badamy taką kompetencję, czy dana osoba ją posiada. Jeżeli posiada, a nie miała wcześniej doświadczenia sprzedażowego, wszystko stoi przed nią otworem i zachęcamy ją do wysłania do nas CV. Bo rozumiem, że możemy rozmawiać też, czy brać pod uwagę takie osoby, które na przykład prowadziły swój własny biznes, czyli na co dzień sprzedawały te swoje usługi czy swoje produkty i dzisiaj z powodu koronawirusa na przykład mają zamknięte zakłady. To rozumiem, że takie osoby też mogą aplikować i w tym procesie rekrutacyjnym wziąć udział i takie osoby też chętnie przyjmujecie. Tak, mam dobrą informację dla tych osób, oczywiście, że tak. Dodam, że jeżeli ktoś prowadzi własny biznes, powiedzmy dalej go prowadzi albo w ograniczonym zakresie, nie ma przeszkód, żeby również rozpoczął sprzedaż ubezpieczeń. Wielu naszych agentów prowadzi również inną działalność, czy ktoś sprzedaje suknie ślubne w swoim zakładzie, ale również jest naszym agentem. Mamy pracowników administracji publicznej, którzy również są naszymi agentami. To są tylko pojedyncze przypadki, ale tak, takie osoby zapraszamy i nie stoi to na przeszkodzie, żeby rozpocząć z nami współpracę jako agent ubezpieczeniowy. Czyli tutaj tak naprawdę mówimy o osobach, które chcą rozpocząć w ogóle pracę jako agent ubezpieczeniowy w PZU, ale też jako osoby, które na przykład potrzebują no, dorobić sobie na przykład do pensji. Tak, to jest też najbardziej. Czyli albo ktoś chce całkowicie zmienić branżę, zapraszamy taką osobę, albo ktoś możliwe, że wróci do swojej branży, chwilowo ma przestój i będzie mógł kontynuować w przyszłości zarówno pracę w sprzedaży ubezpieczeń w PZU Życie, jak również w swojej firmie. Mm-hmm. Dobrze, a powiedz, jak teraz wygląda w ogóle proces rekrutacji, bo rozumiem, że wszystko się odbywa online, czy tak? Tak, od momentu, kiedy zostały ogłoszone ograniczenia w przemieszczaniu się w naszym kraju, przeszliśmy całkowicie na proces zdalny.
I ta rekrutacja odbywa się tak jak nasza rozmowa, za pomocą różnego rodzaju komunikatorów internetowych, wersji wideo, które umożliwiają nam zobaczyć daną osobę i porozmawiać z nią. I zobaczyć, czy się uśmiecha, czy jest osobą pogodną, czy jest osobą otwartą. Mm-hmm. No i rozumiem, natomiast że ta sprzedaż też się pewnie odbywa no zdalnie na chwilę obecną. Praca agenta. Tak. Mm-hmm. PZU Życie przygotowało proces zdalny i całkowicie możemy dokonywać sprzedaży właśnie poprzez użycie komunikatorów wideo, które są dostępne w Polsce. Czy jest to Skype, czy jest to Zoom, czy wideo Messenger. W ten sposób można kontaktować z klientami i mamy do tego dostosowany proces zawarcia ubezpieczeń. Mhm. Super. A powiedz proszę, ile taki agent ubezpieczeniowy może zarobić? W naszej rozmowie mogę przedstawić całą strukturę wynagrodzenia. Zależy ona w dużej mierze od tego, jak podczas rozmowy rekrutacyjnej nasz kandydat się reprezentuje w kontekście jego doświadczenia. Czy miał doświadczenie w sprzedaży, czy nie miał. Jeżeli miał doświadczenie w sprzedaży, otrzyma od nas stały element wynagrodzenia, prowizję za sprzedaż oraz premię kwartalną. Natomiast jeżeli nie miał doświadczenia, jego wynagrodzenie będzie opierało się o system prowizyjny, dodatkowo o rozbudowany system premii i bonusów. O konkretnych kwotach trudno mi mówić, natomiast struktura tego wynagrodzenia jest jasno opisana w umowie agencyjnym, którą taka osoba z nami podpisuje. Jest to omawiane w procesie rekrutacyjnym z każdą osobą. Okej, okay, rozumiem. No, rozmawiamy o sprzedaży, więc naturalną rzeczą jest, że po prostu im więcej się sprzeda, tym więcej się zarobi. Więc rozumiem, że tutaj dlatego nie chcesz do końca podać, jak to wygląda. Tak, znaczy, też ten element stałego wynagrodzenia, o którym wspomniałem, użyję takiego korporacyjnego sformułowania dzisiaj, jest naszą tajemnicą i ujawniamy go sobie dopiero podczas spotkania rekrutacyjnego. Tak samo wysokość premii i bonusów, które można uzyskać do systemu prowizyjnego, również jest przedstawiana na takim spotkaniu i wtedy prezentujemy ją kandydatowi. To nie jest niespodzianka dla niego w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, ale dzisiaj chciałbym zostawić, że tak powiem, takie trzy kropki i zaprosić Państwa do spotkań po to, żebyście się dowiedzieli, o jakim systemie wynagrodzenia rozmawiamy. No jasne, no trzeba po prostu pamiętać, że każda firma rządzi się swoimi prawami i akurat taką macie no, politykę, że przed spotkaniem rekrutacyjnym to nie jest wiadome i oczywiście to jest też ważna informacja, ale warto się zgłaszać. Mówiłeś o około 100 miejscach pracy w tym województwie mazowieckim i lubelskim, tak. Ale czy możemy sobie te 100 miejsc pracy przemnożyć? Bo ja znalazłam właśnie taką informację, dlatego Cię zaprosiłam, że Wy rekrutujecie w tej chwili około 500 osób. I czy to jest właśnie prawda? Tak, znaczy taka informacja jak była publiczna i ją znalazłaś, to gratuluję i fajnie, że taką informację podałaś. Oczywiście, że tak, dlatego, bo ja odpowiadam za region województwa mazowieckiego i województwa lubelskiego, ale moi koledzy, którzy odpowiadają za pozostałe województwa, również prowadzą rekrutację i liczba, o której wspomniałaś, dotyczy całości. W związku z tym, że ktoś poszukuje tej pracy i chciałby zostać agentem w PZU Życie w innym województwie, ma też bardzo dużą szansę. Nie podam Ci teraz dokładnie liczby miejsc w poszczególnych regionach, ale każdy z regionów dzisiaj również prowadzi taką rekrutację. Świetnie. To teraz powiedz jeszcze proszę, jeżeli ktoś, kto nas słucha, chciałby spróbować, to w jaki sposób ma się skontaktować z firmą? My korzystamy z najbardziej popularnego portalu poszukiwania pracy i tam można znaleźć całą masę naszych ogłoszeń w każdym województwie, włącznie z tym, że jest to też często do znalezienia po powiatach. W związku z tym może być też komuś łatwiej, jeżeli będzie chciał znaleźć w konkretnym powiecie zatrudnienie, a się boi na przykład, że będzie musiał w Warszawie pracować, to takich obaw nie ma. W związku z tym można korzystać to w ten sposób, albo i w chwili, kiedy pokażesz mój mail w stopce, no to wtedy można ewentualnie napisać do mnie. Dobrze, to zostawimy mail do Ciebie w komentarzu. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za rozmowę i co, no trzymam kciuki za super kandydatów i mam nadzieję, że być może ktoś z osób, która nas słucha, zdecyduje się na dołączenie do Was, a no jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach, czy tak się stało i czy ta rozmowa Wam pomogła. Lajkujcie, subskrybujcie kanał, udostępniajcie innym i do zobaczenia. Dziękuję, Tomasz. Bardzo dziękuję.
dużo zdrowia i optymizmu. Zapraszam do kontaktu.